Zawód agenta nieruchomości obrósł wieloma mitami. Jak Polska długa i szeroka, oczekiwania wobec agentów i to, czym się zajmuje, to świetny materiał na książkę o rozbieżnościach między realiami a wyobrażeniami. Realiami, czyli dokładnie tym, czym się zajmuje agent, i wyobrażeniami, czyli oczekiwaniami klientów zarówno sprzedających i kupujących. I tutaj dochodzimy do ciekawego wątku, a mianowicie, kto jest klientem biura nieruchomości i dlaczego nie każdy, kto oczekuje działań od agenta, jest jego klientem. Rozważmy przykład dotyczący, powiedzmy, poszukiwania mieszkania do kupienia. Oglądasz mieszkanie na sprzedaż, stwierdzasz, że ono Ci jednak nie odpowiada. Rozmawiasz z agentem, pytasz, czy coś jeszcze mógłby Ci pokazać, tak? I agent oczywiście zapewnia, że poszuka dla Ciebie odpowiedniej oferty i że się odezwie. I bardzo często w takich sytuacjach więcej tego agenta nie słyszysz. Wielokrotnie odbieram od moich klientów głosy zdziwienia i rozgoryczenia w związku z brakiem kontaktu ze stroną agentów. Mówią do mnie, no przecież jestem ich klientem. A no właśnie, czy na pewno jesteś ich klientem? Zastanówmy się dlaczego. Poszukiwanie nieruchomości to konkretna praca. Wymaga wielogodzinnego zaangażowania. To przeglądanie internetu, to rozmowy z właścicielami, to wstępne oględziny nieruchomości, to wiele rozmów z innymi agentami, to praca w terenie, to ewentualnie roznoszenie ulotek, nie mówiąc już o doświadczeniu i znajomości rynku, którą zdobywa się latami. I wyobraź sobie, że jako agent po miesiącu pracy, że tak powiem na słowo, po kilku czy po parunastu prezentacjach mieszkania, otrzymujesz wiadomość od miłej pani, która bardzo chciała, żebyś znalazł jej mieszkanie do kupienia. Otrzymujesz wiadomość, że ona właśnie podpisała umowę przedwstępną na zakup swojego wymarzonego mieszkania. Co czujesz wtedy? Masz poczucie, że zmarnowałeś czas i pieniądze? A może w tym czasie mógłbyś pracować dla kilku realnych klientów? Niestety bardzo często tak się dzieje. I mówię o tym dlatego, żeby wyjaśnić, dlaczego agenci do Ciebie nie dzwonią. Ano dlatego, że wolą pracować tam, gdzie mają pewniejszy skutek. Jakie to byłoby piękne, móc zlecić komuś wykonanie pracy bez żadnych konsekwencji. Ale dla przykładu, ilu stolarzy przyjmie od Ciebie zlecenie wykonania mebli bez zapłacenia zaliczki i podpisania umowy? Albo ilu prawników rozpocznie pracę w Twojej sprawie bez zawarcia umowy i pobrania wynagrodzenia? Jeśli zatem poszukujesz nieruchomości do kupienia, to nie dziw się, że agent, z którym rozmawiałeś o swoich poszukiwaniach tylko telefonicznie i formalnie nie zleciłeś poszukiwania nieruchomości, po prostu nie pamięta o tym. Podsumowując, według mnie klientem agenta jesteś dopiero wtedy, gdy formalnie zlecisz poszukiwanie i wykonanie czynności pośrednictwa, czyli podpiszesz umowę i zapłacisz zaliczkę. Tak zaliczkę, bo ona uwiarygodnia Twoje intencje co do zakupu mieszkania. Dopiero wtedy możesz oczekiwać konkretnych, ustalonych z agentem działań. W innym przypadku, może to zabrzmi brutalnie, ale jesteś kolejną osobą, której agent wie, że poszukuje mieszkania, ale wobec której nie masz żadnych powinności. Pamiętaj również, że podpisanie umowy pośrednictwa powinno być poprzedzone szczerą rozmową o Twoich preferencjach, kryteriach poszukiwania i doświadczeniach z wcześniej oglądanymi ofertami. To pozwala agentowi realnie ocenić możliwości znalezienia dla Ciebie odpowiedniej nieruchomości. Bo w skrajnym przypadku, jeśli traktuje poważnie Ciebie i siebie, nie przyjmie tego zlecenia i nie będzie obiecywał Ci gruszek na wierzbie.